Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu. To numerek 525. No, nie wiem, gdzie taki autobus jeździ po Warszawie, ale może gdzieś jeździ. Może jedzie akurat obok was nasze słuchaczki i albo nasi słuchacze. W nim siedzicie na przykład, to też by było. To by było całkiem epicko, że tak użyję takiego boomerskiego określenia. Teraz to by było... Właśnie sobie próbuję przypomnieć. No nie, nawet nie staraj się. Ukończyłeś ile lat w tym tygodniu? Przyznaj się państwu. A, 39 niestety. Tak, tak, że już może nawet nie próbujmy udawać młodszych niż jesteśmy. Ja mam na imię Arlena. A ja mam na imię Wojtek. Tutaj jest jeszcze z nami Orzeszek. No, to dziękujemy serdecznie. Za co? Że jesteś z nami, a tak naprawdę cię nie ma, tylko tak duchem udajesz. Jest dobrym duchem. Wiesz co pomyślałem? Skoro mamy takie urządzenia bardzo zaawansowane technologicznie, to pomyślałem, że może... O jakich urządzeniach teraz mówisz, bo państwo tutaj nie widzą, państwo tylko słyszą. O króliczku naszym cudownym, który już został użyty w poprzednim podcaście i oczywiście zaliczył wpadkę, znaczy same wpadki, więc pomyślałem, że może dzisiaj się zrehabilituje. I zapytam go o to, co warto dzisiaj poruszyć. Jakie tematy technologiczne z ostatniego tygodnia on uważa za najważniejsze? Zobaczymy. Co ty na to? No, jestem bardzo ciekawa, czy cokolwiek z tego masz przygotowane? Myślę, że nie. What would you say were the most important news from the technology sector in the world? Give me a moment to look that up for you. Searching for most important technology news, September 2024. Myśli. Kropeczki skaczą, króliczek skacze, jeszcze się zastanawia. No ale to może chwilę potrwać oczywiście. Coś Here mamy. Here are some of the most important news from the technology sector as of September 2024. Key developments. 1. Quantum critical metal discovery. A new class of quantum critical metal has been unveiled, providing insights into electron interactions within quantum systems. Okay. 2. Apple announcements. Oh. Apple has announced the Apple Watch Series 10, featuring the largest screen yet, and the iPhone 16 lineup, embracing artificial intelligence technology. 3. Google's legal challenges. Google is facing a new antitrust trial after being declared a monopoly in search engine operations. 4. Samsung's global job cuts. Aye, aye, aye. Samsung is planning significant global job cuts with ongoing wage protests in India. 5. AI and privacy concerns. Google's artificial intelligence model is under scrutiny by the European Union's privacy watchdog. These stories highlight significant technological advancements and challenges in the industry. If you need more detailed information on any of these topics, feel free to ask. Koniec. No, czyli koniec odcinka. Jakby króliczek zrobił tak, naszą robotę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy tutaj za uwagę. No, zostańcie. Dziękujemy serdecznie. No, ale co mi przerywasz? No przecież mówię teraz. No. I am speaking, że tak zacytuję przyszłą panią prezydent. Proszę. No to tyle. Po prostu proszę mi nie przerywać. Jasne. To był odcinek Jesus Podcastu 525 prowadzony przez króliczka. Ale w sumie to ciekawy dobór tematów. Ja nie wybrałbym wszystkich. Na pewno dzisiaj chętnie bym porozmawiał o konferencji Apple. Wiadomo. Która była w poniedziałek. Chętnie bym powiedział też o tym, co się wydarzyło wczoraj. Nie, przedwczoraj, czyli we wtorek. W koszyku Sony, które wypuściło jakby taką pół premierę, pół konsoli, taki pół generacji konsoli, czyli opowiedzieli o PS5 Pro, czyli takiej trochę bardziej zaawansowanej wersji PS5, no ale to za chwilę. Konferencja Apple. Czy ty masz cokolwiek do powiedzenia na temat tegoż wydarzenia? Ja mam cokolwiek do posłuchania, ponieważ ja nie byłam uczestniczką tej konferencji, ani słuchaczką, ani w ogóle śledziem, więc chętnie się dowiem tak w dwóch zdaniach, co nowego.
Wiesz, jak brzmiały moje dwa zdania, więc od razu uprzedzam, że to będzie jednak trochę więcej. Natomiast to była jedna z pierwszych konferencji Apple, chociaż w zeszłym roku już miałem takie poczucie, że trochę mało mnie to interesuje, to co oni tam pokażą, bo w zeszłym roku, mimo tego, że byłem zdecydowany, że wymieniam telefon, czyli to jest jakby mój rok i moja konferencja, no bo wtedy zobaczę, co ten telefon będzie miał, to okazało się, że jakby nie oglądałem konferencji na bieżąco. Później sobie obejrzałem tylko jakieś fragmenty dotyczące właśnie telefonu, a głównie raczej śledziłem, czy po prostu zapoznałem się z informacjami post factum, czyli wszystkim, co opublikowały jakieś tam serwisy technologiczne. I obejrzałem sobie taki skrót, który The Verge zawsze co roku robi, czyli cała konferencja w 15 minut. I oni wyciągają najważniejsze rzeczy, po prostu tną tą konferencję, wiesz, nas. Ona powinna tyle trwać, umówmy się. To też prawda, bo i też mam poczucie, że ta formuła, którą oni przyjęli, czyli nie ma już wydarzeń na żywo, tylko jakby wszystko jest zmontowane jako jedno długie wideo. Tak? Oczywiście. To już nie ma gdzie przyjść sobie i posiedzieć tam z nimi no i się pooddychać tym samym powietrzem. Myk. Właśnie nie pamiętam dokładnie, jak to jest teraz w tym momencie, no bo oni byli zmuszeni zrobić to w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia. No i nie dało się zorganizować dużego wydarzenia jakby u nich w siedzibie. A potem pewnie stwierdzili, a może tak też się da, bo tak jest jednak taniej. No właśnie pytanie, czy taniej, bo tam produkcyjnie to jest bardzo zaawansowane. No ale z drugiej strony zaprosić dziennikarzy z całego świata, zapłacić im za bilety, chociaż ja nie wiem, czy oni płacą za te bilety. No, nie jestem przekonany, jakie są zasady. W każdym razie wszystkie konferencje od tych pandemicznych teraz są w formie materiału wideo i oczywiście można, jest tak, że już można przyjechać tam do nich i sobie obejrzeć te sprzęty, ale wydaje mi się, że jakby sama konferencja to jest po prostu oglądanie tego wideo w jakiejś tam sali kinowej i tyle. Więc jakby to nie ma takiego, wiesz, wydarzenia, że ktoś wychodzi na scenę, pokazuje sprzęt, wiesz, lam tutaj, zobaczcie, tak to będzie wyglądać, tylko po prostu to jest wcześniej nagrane i przygotowane. I o ile w czasie pandemii to mi nie przeszkadzało i miałem wrażenie, że jakby, no spoko, no jakby to jest dobra alternatywa do tego, co było wcześniej, no bo właściwie mówią tyle samo, mówią tyle samo o tych sprzętach i dowiaduje się tego taki sam sposób, powiedzmy. No nie ma tych emocji na jakby na publiczności, więc nie ma tego poczucia, że wiesz, tam nerdy klaszczą, jak coś Apple powie, albo nie klaszczą, jak jest coś nudnego, bo to jednak dodawało takiego czasem zabawnych sytuacji, że wiesz, Apple tu się chwali czymś, jakimś mega, super, ekstra, a na sali, wiesz, słychać świerszcze. No to teraz słychać świerszcze cały czas. Cały czas słychać świerszcze i mam wrażenie, że chyba co roku te świerszcze słychać coraz głośniej, przynajmniej w mojej głowie. Bo trochę zwolnili, jeżeli chodzi o innowacje. Znaczy to przez to, że te sprzęty w dużej mierze są już jakby w swoim takim czasie rozwoju, który nie pozwala wprowadzać takich dużych zmian, takich naprawdę rewolucyjnych. No bo telefon wygląda tak jak telefon już od wielu, wielu lat, ma tą samą formę. Po prostu to jest, wiesz, ekran z tyłu, aparaty w różnym układzie, w zależności od tego, jak dużo jest obiektywów, bla, bla, bla. No jakby wszyscy wiemy, jak iPhone wygląda i one co roku się nie za bardzo zmieniają. No w tym roku doszedł taki guziczek specjalny do sterowania kamerą, czyli jak go dotkniesz, czy tam przyciśniesz, to od razu kamera się uruchamia. On może być też spustem kamery i też ma jakieś tam drobne sterowanie, że jak go przytrzymasz, to możesz sterować zoomem, czyli przytrzymujesz, a później suwasz w jedną ze stron, to przybliżasz albo oddalasz, więc jakby trochę ułatwia ci sterowanie, robienie zdjęć po prostu. No jest taki jakby dotykowy, taką płytką dotykową z boku telefonu. I to jest jakby taki designowy, designowa nowość.
A oprócz tego, no to wiecie, no tak, lepsze aparaty, szybsze procesory, no generalnie nuda. Dla nerdów oczywiście, którzy uwielbiają cyferki, no to tam kolejne procenty, lepsza wydajność i dużo mniejsza prądożerność i tak dalej, jasne. Ale generalnie no to jest po prostu iPhone i tyle. Więc no nie ma tam, ja już tak czuję, że one już nie są takie sexy jak były kiedyś. Że tak były zmiany typu, nie wiem, wchodził iPhone 4, który miał właśnie takie ramki jak teraz. Później stał się trochę bardziej obły, no i to były duże zmiany. Czy jak znikały na przykład, wiesz, przyciski nagle, nie? No to były rzeczy, które były no, rewolucyjne, pozytywnie lub mniej, ale generalnie no, dużo się zmieniało wtedy, a teraz jest tak, no, niespecjalnie. Nic ciekawego. Co nie zmienia faktu, że Apple Watcha 10, bo teraz właśnie ma premierę Series 10, zamówiłem. Zamówiłem sobie ze względu na to, że to znowu był mój rok na wymianę Apple Watcha, bo mój już jest podrapany dość mocno, a oprócz tego ma już swoje lata, bo jak go kupowałem chyba z 4 lata temu, albo 5 nawet lat temu, bo ja mam Series 6 albo 5. Mogę sprawdzić. No ale jak to wyliczyłeś, że to właśnie jest ten czas, żeby go wymienić? Czy on Series jest 5. Wolny albo psuje się? Albo... Zaczyna mieć problemy z baterią. Wiesz, i to jest tak zauważalne. To znaczy, że nie wytrzymuje do końca dnia na przykład w niektóre dni. Kiedy zrobię dwa treningi na przykład danego dnia, czyli włączam aktywnie, a tak naprawdę no, dopóki jeździmy na rowerze odwieźć człowieka do przedszkola, co jest bardzo wygodne i przyjemne, to ja włączam zawsze trening, więc to jest ten jeden trening, a później jeżeli pójdę na drugi trening, to zegarek w pół, tak ja wiem, w 2/3 dnia już krzyczy, że ma 10% baterii, nie? A ładował się na przykład przez noc. Nie, ja zwykle ładowałem wieczorem przed snem, tak żeby jeszcze ta noc... Wiesz, bo ty śpisz w zegarku. Bo ja śpię w zegarku, żeby on sobie tam sprawdzał, czy żyje, nie? W nocy. Przyda się. No jakby... Mi jest niewygodnie spać w zegarku. Ja zawsze ładuję w nocy i dopiero go zakładam rano, jak już wstanę. Zauważyłam, że irytuje mnie to, że on się czasami wzbudza, ten ekran. Okej. Po prostu przeszkadza mi na ręce. A jak słyszałam wypowiedzi różnych specjalistów od snu, to oni mówią, że właściwie każdy miernik snu, który masz na nadgarstku, obojętnie czy to jest smartwatch, czy to jest specjalne urządzenie, to jest właściwie pitna wodę, fotomontaż, więc to jest takie bardzo orientacyjne i nie należy się przywiązywać do tych wskazań, które tam się pojawiają. Więc stwierdziłam, że dopóki przynajmniej mam małe dziecko i dopóki ten sprzęt działa tak jak działa, to... Nie chcę się denerwować, patrząc na te wyniki snu, ile razy on jest w nocy przerywany na przykład, albo dlaczego trwa tak krótko. I po prostu korzystam z tego snu na tyle, ile się da, bez technologii. I taką mam myśl dla naszych słuchaczy podcastu technologiczno-technologicznego. Czasem bez technologii też można żyć. Można, oczywiście. Albo spać przynajmniej. Tak, ja to dorzucę, ale ze względu na to, że... Te urządzenia na nadgarstek, ja rozumiem, że niektórzy lekarze czy specjaliści od snu mówią, że to pitna woda. Natomiast z drugiej strony Apple na przykład ogłosiło, że w najnowszej wersji systemu WatchOS i nie wiem, czy to będzie dostępne dla Series 9, ale na pewno 10 będzie to miała, będzie właśnie oni dostali licencję od FDA. Jest coś takiego, nie? Jakby tam federal, coś tam w Stanach Zjednoczonych będzie... Można to bardzo łatwo sprawdzić, gdybyśmy już naprawdę nie mogli się przygotować do tego, że będziemy wspominać o FDA, to można przynajmniej to sprawdzić teraz i jest to Food and Drug Administration. Jakby mi to okienko pop-up teraz nie wyskoczyło na pół ekranu, to bym mogła być pewna tego skrótu, ale niestety muszę je... Jakoś, nie wiem, coś tu kliknąć. Aha, zostań w Safari, to muszę kliknąć. Chyba tak. Tak. The Food and Drug Administration is responsible for protecting the public health by assuring the safety, efficacy and security of human and veterinary drugs, biological products, medical devices, our nation's food supply, cosmetics and products that emit radiation.
No właśnie. I takim produktem emitting radiation, jak zakładam, no bo ma w sobie radyjko. Tak, bo radiation pochodzi od radyjka. No oczywiście. Ale jest, chce być medical sprzętem. Jest właśnie Apple Watch. Medical to po polsku medyczny. Tak. Naprawdę nie znalazłeś tego słowa w swojej głowie, a znalazłeś medyko. Ja teraz szyję na bieżąco, okej? Okay? Więc okay. To ja po prostu mówię wszystko, co mi przyjdzie do głowy. W każdym razie... Szukam we wszystkich słownikach naraz, jakie posiadam. Tak. Nie zdziwisz się, jak zacznę mówić po hiszpańsku, okej? Okay? Zdziwię się właśnie. No. Como estás? W każdym razie Apple Watch 10 dostało papiery od FDA, że może być sprzętem medycznym i będzie wykrywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, przynajmniej wystarczającą do tego, żeby to zaakceptować, było zaakceptowane przez FDA, sleep apnea, czyli bezdech senny. I teraz, no widzisz, ci tam specjaliści od snu mówią, że wsadźcie się w nos, ale z drugiej strony to może być sprzęt, który uratuje ci życie, bo on bada bardzo wiele, wiesz, parametrów naszego zdrowia przez właśnie serce, oddechy i tak dalej. No i przez analizę tych wszystkich danych jest w stanie wykrywać niektóre rzeczy odpowiednio wcześnie i nas o nich ostrzec, więc no spokojnie. No tak, ale bezdech, czy tętno, czy ruch, no to są rzeczy, które nadal, znaczy w tej chwili może bezdechu nie wykrywał jeszcze, ale wykrywa właśnie tętno, tak, no że tak, masz podwyższone tak. Pomimo braku ruchu na przykład, kiedy tak. Mi się to wyświetla na przykład przed jakimś wystąpieniem albo przed odcinkiem Gry o Tron w ostatnim sezonie. Oczywiście, pamiętamy. Tak, ale no sen to nie jest, jakby on nie jest w stanie moim zdaniem, jestem ekspertem, więc się mogę wypowiedzieć. Aha. Rozpoznać dokładnie co do minuty momentu, w którym zasnąłeś. Nie jest w stanie. No wiesz, twoje serce przede wszystkim zwalnia bardzo, nie? Ale czy ono zwalnia w tym momencie, kiedy zasypiasz, czy na przykład minutę przed? Wiesz o co chodzi, że to nie jest chwila, no, to nie jest błysk. Ja to rozumiem, jest, powiedzmy, no, ale myślę, taka że... fala, która jakby to się staje płynnie. Więc wydaje mi się, że właśnie z tego względu specjaliści od snu nie polecają tych wszystkich mierników, bo po prostu to jest za mało precyzyjne. No wiesz, tak naprawdę liczenie spalania kalorii to też jest jakaś tam matematyczna zabawa i wszyscy zawsze powtarzają, że to nie chodzi o to, czy spalasz 300 kalorii, tylko chodzi o to, czy spalasz, czy jutro versus dzisiaj spaliłaś ile razy więcej kalorii, nie? Że jakby to chodzi o to, żeby patrzeć na trendy, patrzeć na to, czy jak się więcej ruszasz, to faktycznie te cyferki rosną. No i raczej rosną. I tu się obracasz. Nie pójdziesz do lekarza i nie powiesz mu, no ja codziennie spalam 600 kalorii, bo przecież tak mi pokazuje zegarek. Nie, bardziej chodzi o to, że w ostatnim czasie miałam więcej intensywnych dni, bo jakby widać to na zegarku, że tam więcej tych, wiesz, ćwiczeń, minut ćwiczeń jest i więcej teoretycznie niż wcześniej pokazuje mi spalonych kalorii. Jakby chodzi o trendy, nie? Nie ma co się tak spinać. Więc wydaje mi się, że z tym snem, no jakby nawet jeżeli nie jest to precyzyjne co do minuty, to bardziej chodzi o znowu trend. I on jest w stanie mniej więcej wyliczyć. Dobra, no dzisiaj spałaś średnio, no powiedzmy, że 10 minut krócej niż wczoraj, nie? Czy godzinę, czy dwie godziny. No to już jest jakaś informacja, która może ci coś dać. Albo tobie lub lekarzowi, nie? Chyba mam do tego takie sceptyczne podejście, bo po prostu nie jestem zadowolona z ilości snu w ostatnich latach mojego życia. Rozumiem to, więc może po prostu nie chcesz na to patrzeć. Tak, tak. Zasmuca mnie to. Więc może po prostu jak to wróci do jakiejś normy, jak nasze dziecko pójdzie na studia, to może wtedy do tego wrócę. Będę miała wtedy może Apple Watch 38. No myślę, że wcześniej trochę. Bo jak pójdzie do szkoły, to już zacznie się, wiesz... Problem ze wstawaniem rano. Świetnie. Problem ze wstawaniem rano brzmi jak problem snu jest rozwiązany. Trochę tak. Wspaniale. Nie mogę się doczekać. No wiadomo. No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. W każdym razie rzeczywiście zamówiłem sobie tego Apple Watcha, bo to jest mój rok. Mój jest podrapany i ma już tą baterię nędzną. Zresztą w momencie, gdzie się nagrywamy to około godziny 14. Jest czwartek.
Zegarek ładowałem wczoraj i zdjąłem go z ładowarki około 21. Tak mniej więcej, 21 z kawałkiem. No to przed chwilą dosłownie dostałem powiadomienie, że jest 10% baterii, nie? O 14? No, 14 plus 3 godziny, tak? 17 godzin. No to, w tym sen i dwa treningi, tak? W tym sen i jeden trening. Aha, bo ty liczysz drogę tam i z powrotem jako jeden trening, tak? No tak, bo ja pauzuję. Pauzujesz, po prostu. Okej. No więc to nie najlepiej, no. Nie najlepiej. I oczywiście no, mógłbym tam szukać, co tam zżera tą baterię, bo może mam jakąś aplikację zainstalowaną albo coś, ale... Starość zżera. Ja myślę, że starość to już jest ten ząb czasu po prostu, który wbija się w mięsistą baterię i wysysa z niej wszystkie soki. Mhm. I co tam jeszcze na tej konferencji Apple było, powiedz, oprócz tego Apple Watcha? No właśnie, i że ten iPhone jest better than ever i w ogóle the most beautiful we've ever made i tak dalej. No to poza tym guzikiem to tak naprawdę nic specjalnego. Czyli guzik. Guzik, dokładnie. Fantastycznie. Apple pokazało guzik. Taki będzie tytuł naszego odcinka. Doskonałe. Bardzo mi się podoba. Ale nie, no to prawda jest taka, że oczywiście no, każdy może się tam wczytać w jakieś szczegóły, ale no, generalnie no, to jest po prostu kolejny iPhone. No, i ja już jestem na takim etapie, że owszem, wniknąłem w ten ekosystem i o ile Orzeszek, jak z nim rozmawiam, to on coraz bardziej się próbuje odkleić od ekosystemu Apple'a i próbuje, wiesz, jakoś być bardziej agnostyczny, jeżeli chodzi o systemy, bo tutaj ma tam Windowsa, PC-ta, więc stara się używać też aplikacji, które są wieloplatformowe i na przykład inteligentny dom już stawia na Home Assistant, a nie na HomeKicie, więc Home Assistant jest jakby niezależny od systemu, po prostu, wiesz, można tam... Częściowo można go też zintegrować z HomeKitem, no ale generalnie jakby on jest sam w sobie systemem, więc to stara się być gdzieś obok. Ja jestem już tak, że mi się nie za bardzo chce dłubać i szukać. Mi pasuje ten ekosystem i ja sobie z niego korzystam. Natomiast to też sprawia, że nie jestem podjarany na przykład tymi sprzętami. Dla mnie to już się stała wręcz rutyna, że jak przychodzi mój rok, czyli nie wiem, minęło 5 do 6 lat od kupienia poprzedniego telefonu, no to jest moment na kupienie nowego telefonu i po prostu kupuję najnowszą generację, jaka w danym roku wychodzi i tyle. No i podobnie jest z zegarkiem. No i niezależnie od tego, co on będzie miał, ja i tak go kupię. Mhm. To jesteś dobrym bardzo klientem, lubią cię. Najlepszy klient oczywiście, chociaż rzadko wymieniam telefony, bo oni by chcieli takich klientów, co wymieniają co roku przecież, nie? Taki klient byłby najlepszy. Taki byłby najlepszy. No i nie jestem najlepszym, ale jestem całkiem niezłym, myślę. Natomiast no, to mi w zupełności wystarcza i ja nic więcej nie potrzebuję. No. Więc też podjarka tymi konferencjami absolutnie już spadła na tyle, że ja naprawdę nie obejrzałem nawet tego skrótu w tym roku i tylko przeczytałem jakieś tam informacje o tym Apple Watchu, bo mówię, dobra, to dowiem się, co ja kupuję, nie? Jakby co on tam ma, no tak naprawdę. Więc to akurat ma fajną rzecz, bo zdecydowanie, no tak dość wyraźnie zwiększyli mu ekran. I jest też przy okazji trochę lżejszy i trochę cieńszy. Więc myślę, że będzie taki bardziej smuklejszy i lepiej będzie leżał na ręce, nie tak bardzo odstawał, więc może go nie obije tak jak poprzedniego. I właśnie ten ekran jest większy, trochę jaśniej świeci. No ja na pewno wiesz, poczuję różnicę dużo większą, no bo Series 5, który mam na ręku, to jest 5 generacji, czyli właściwie 5 lat temu kupiłem poprzedni, nie? No tak. No. Patrzę, czy z okazji tej premiery są jakieś nowe tarcze Apple Watchu. Tarcze, no to dopiero jak się nowy system pojawi, to pewnie wtedy dopiero się doinstalują, nie? Bo zwykle sobie sprawdzam, czy jest jakaś nowa duma, bo ja zawsze szukam dumy. Aha. I nie zawsze są takie, które mi się podobają, no, bo rozumiem. One jakby graficznie są ładne, ale są po prostu nieczytelne, bo nie ma na nich na przykład niestety cyferek w ogóle zdarzy. I po prostu patrzę na zegarek z pytaniem w głowie, która godzina i ten zegarek mi nie udziela tej odpowiedzi. Więc potem tak sobie myślę, o fajna ta duma, ale muszę sobie jednak ustawić co innego, żeby wiedzieć, która godzina. Żeby było jasne, nie chodzi o rosyjską dumę absolutnie, tylko nie, dumę chodzi Pride, o Pride LGBTQ+.
Tak. No to tak, to jeszcze nic nie widzę w galerii tarczy nowego. O, są promienie. Podobno to jest właśnie nowa tarcza. Czyli są cyferki, spójrz. Są cyferki, ale takie jakby Bright kolorowe neony. To wiesz co, kiedy mogli to wprowadzić? No. Bo oni chyba jeszcze dodają, tak, właśnie w czerwiec, no bo czerwiec jest tym miesiącem i oni chyba wtedy... Ja od czerwca nie zaglądałam. Ale można sobie zmienić tutaj kolorystykę tego neonu. Tu mam całkowicie kolorowy, tu mam taki bardziej różowo-czerwono-biały. O, ten jest bardzo ładny. Czerwono-niebieski. Jeszcze mów do mikrofonu, to żeby wszyscy dobrze słyszeli, to będzie przyjemnie. Nie, myślę, że nie słyszą mnie słuchacze i słuchaczki. Bokiem to już gorzej, nie? No ja nie wiem. Ja myślę, że słyszą nieźle. No to dobra, dodam sobie, ale i tak pewnie ustawię coś, gdzie mam więcej informacji. No wiadomo, wiadomo, zawsze tak jest. Ale ładna, bardzo ładna. Fajnie, że są te tarcze takie, że widać tylko cyferki, ale później się okazuje, że no jednak by się przydało tutaj jakąś datę może, a może jakąś pogodę, może tak, coś. Tak, tak, właśnie. I ja potem tam dodaję, mówię, a nie, jednak w tamtej nie ma miejsca na te wszystkie moje, jak oni to nazywają? Komplikacje. Komplikacje, tak. Nie ma miejsca. Ja potrzebuję więcej komplikacji. Ja chcę mieć komplikacje, kurde. A nie, za łatwe to, za łatwo idzie. Wszystko za łatwo. No więc tak Apple, no mówię, no jakby spoko, że jest, spoko, że wypuścili nowe rzeczy, ale czekam tak naprawdę na systemy, bo wtedy najbardziej się odczuwa te nowości i też na starszych sprzętach, więc tutaj zacieram rączki, czekam na iOS 18. Oczywiście my w Unii Europejskiej możemy sobie pomarzyć o Apple Intelligence, przynajmniej na razie. Bo tam w informacjach prasowych gdzieś tam można znaleźć takie wspomnienie o tym, że Apple Intelligence w Unii Europejskiej nie będzie dostępne w tym roku. To jest taki jakiś, wiesz, zostawili sobie chyba okienko na to, żeby powiedzieć, że no, ale w przyszłym roku damy radę i zrobimy. Myślę, że jednym z ruchów, które przybliżają ewentualne wprowadzenie Apple Intelligence też w Unii Europejskiej jest to, że oni powiedzieli, że te wszystkie API, czy to w jaki sposób Apple Intelligence wysyła na przykład dane do chmur, bo tam jest taki myk, już rozmawialiśmy wcześniej, jak oni o tym, była konferencja na ten temat, jak wysyłają te dane do chmur, to tam dość jasno powiedzieli, że otwierają kod jakby tych API chyba, żeby właśnie badacze z całego świata mogli się przyjrzeć temu, w jaki sposób oni tymi danymi tam żonglują, nie? Jakby jak one są wysyłane, w jaki sposób są szyfrowane i tak dalej, tak żeby badacze mogli po prostu sprawdzić, czy Apple zrobiło to dobrze, po bożemu, jak to się mówi, i czy to jest po prostu bezpieczne. Więc zakładam, że może to jest taki ruch w stronę właśnie, hej, Unia Europejska, zobacz, że my tu jesteśmy bardzo otwarci, zobacz, jak te dane krążą i naszym zdaniem to jest zgodne z waszymi regulacjami, tym Digital Act, coś tam, Digital Market Act, jakoś tak, DMA chyba, nie? Ja zupełnie nie wiem, więc nie jestem w stanie tak mi się potwierdzić wydaje. Ani zaprzeczyć. W każdym razie myślę, że to jest właśnie ruch w tą stronę i no, ja bym nie kładł jeszcze tego Apple Intelligence do trumny w Unii Europejskiej. Myślę, że to się pojawi tylko po prostu trochę później. Że wiesz, w Stanach jest dużo łatwiej takie rzeczy wprowadzać, bo Stany mają wywalone na prywatność i tam można zrobić sobie wszystko. Tak, to taki ciekawe jak w Chinach, bo tam jest wywalone w ogóle jeszcze dodatkowo na copyright i na to, wiesz, na ten świat w ogóle. No nie istnieje ten świat, można sobie kopiować rzeczy i nikt na to nie zwraca uwagi. No u nas też można było do 94 roku. A to też prawda, no. Pamiętamy Stadion Narodowy, dziesięciolecia wtedy jeszcze i tam po prostu no, płytki były drukowane, drukarki do płytek czy nagrywarki do płytek robiły cały czas. Mnie najbardziej zdziwiło po tym, jak wprowadzono to prawo autorskie w Polsce, że jak kupowałam jakąś kasetę z muzyką, to każda inna osoba, która miała tę kasetę, to co ja, ten sam album powiedzmy, miała piosenki na tej kasecie w tej samej kolejności co ja.
Bo wcześniej to było takie randomowe, nie? Że a ty masz tą piosenkę jako pierwszą, a ja mam tą jako pierwszą, nie? I ja myślałam, że to jest takie właśnie taka loteryjka trochę. A potem się okazało, że jakby to artysta sobie ustala, czy tam wydawca powiedzmy, w jakiej kolejności mają być piosenki i one są zawsze w tej samej. I to było dla mnie takie wow. No i jeszcze oczywiście każda kaseta miała naklejkę, jak to moja mama mówiła, z halogenem, która potwierdzała autentyczność tej kasety. No jasne. W folijce zawinięta, elegancko. Tak. No i pojawiły się też te książeczki. Można było sobie tam otworzyć tą okładkę i nawet tam były teksty piosenek. Oczywiście. Tam było dużo rzeczy, a nie, że od wewnątrz białe. Wiesz, jaka pierwsza, bo ja bardzo dużo płyt dostawałem od mamy. No, pracowała u wydawcy muzyki, więc no, miała do tego dostęp, więc rzeczywiście płyty dostawałem, kasety też, natomiast jedną kasetę kupiłem sobie sam za własne pieniądze na wyjeździe w Zakopanem. Kupiłem sobie kasetę Iron Maiden zespołu. Teraz sobie nie przypomnę, ale pamiętam, że okładka była jakaś taka niebieska z błyskawicami, czyli to może być dowolny album Iron Maiden, ale... Ewentualnie AC Piorun TC. No tak. Coś tam World. Jakiś World. Przypomnę sobie, to może najwyżej napiszę na forum, ale pamiętam, że to było niesamowite wydarzenie i to, że rozpakowywałem ją z tej folijki i właśnie wyjąłem tą książeczkę ze środka, gdzie były teksty wszystkich piosenek takim malutkim druczkiem, no bo przecież to taki mały kawałek papierku, ale no rzeczywiście to było wydarzenie i tak czułem, że no sam zapłaciłeś, sam masz i bardzo dużo słuchałem tej płyty, naprawdę. Brave New World. Brave New World, dokładnie, właśnie teraz próbowałem 12. studyjny album heavy metalowej grupy Iron Maiden, wydany w 2000 roku. Tak. Miałeś 15 latek wtedy, jak sobie to kupiłeś. No i tam może Bruce śpiewał It's a brave new world. No, ma taki charakterystyczny dźwięk. Miłośnicy literatury światowej pewnie wiedzą, że Brave New World to tytuł książki bardzo znanej, takiej science fiction futurystycznej, którą napisał pan Aldous Huxley, jedna z moich ulubionych. Była to moja lektura na studiach i podobała mi się znacznie bardziej niż na przykład 1984 Orwella, ale to pewnie wynikał z tego, że Orwell był z, nie wiem czy zawodu, ale ze stylu na pewno, reportażystą. Aha. I on pisał książki w takim dosyć monotonnym, nudnym, właśnie gazetowym stylu. A powieść Huxleya to była faktycznie powieść. Tam byli bohaterowie różni, tam było więcej dialogu. Jakoś tak ciekawiej ten świat był moim zdaniem przedstawiony. No i właśnie chyba na polski przetłumaczono ten tytuł jako Nowy Wspaniały Świat. To jakby ten tytuł kojarzę, ale nie czytałem i chętnie może to jest... Bardzo dobra książka. Dobry moment. Ale ja rozumiem, że jakby tematycznie jest podobna trochę do 1984. Tak, tak. Nie? Również mówi o przyszłości, napisana w podobnym czasie. I nie wiem, czy czasem nie z tej książki właśnie wzięło się pojęcie samiec alfa, bo tam właśnie ludzie są tak jakby podzieleni, jeśli chodzi o jakość na takie grupy. I tam są właśnie ludzie alfa. Ale to nie tylko mężczyźni, z tego co pamiętam. Bardzo, bardzo dobra książka. Polecam. Dobra. Brave New World, albo albumie nie mogę się wypowiedzieć, ale tytuł ma ten samiec, na pewno jest tak samo dobry. No, jeżeli ktoś zna twórczość i lubi twórczość zespołu Iron Maiden, to była płyta bardzo Ironowo-Maidenowa. Aha. Okej. Okay. Czuję się zachęcona do przesłuchania. Kolejna płyta ich, która jest perfekcyjnie ich i w ich stylu. Tam nic się nie dzieje zaskakującego. Po prostu jest dokładnie to, czego się można spodziewać po tym zespole. Więc polecam. Wspaniale. No. Ale skoro już zacząłeś o książkach, to może to jest dobry moment na kącik kulturalny. Myślę, że to dobry moment w rzeczy samej. A widzisz. Rzeczywiście mam dzisiaj pozycję książkową. A widzisz. Do polecenia. Trochę to zapowiedziałam już w poprzednim odcinku. Dziś chciałabym polecić Państwu książkę, którą napisał pan Jonathan Haidt. Pisze się H-A-I-D-T, jego nazwisko, a książka ma tytuł The Anxious Generation. Okay. I pod tytuł How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Jest to, uważam, jedna z najważniejszych książek, jakie można przeczytać jako rodzic lub pedagog, ponieważ bardzo w ciekawy sposób jakby wyjaśnia nam,
Dlaczego teraz wśród młodzieży jest taki problem, jeśli chodzi o na przykład brak umiejętności społecznych, o różnego rodzaju lęki, związane również z interakcjami społecznymi, czy właśnie problemy ze zdrowiem psychicznym? I autor nie odpowiada jednoznacznie na to pytanie, bo są media społecznościowe, ale technologia ma bardzo duży na to wpływ, zanurzenie właśnie w takich ekranach. Aplikacjach, w ekranach, w takich aplikacjach jak TikTok szczególnie, którego algorytmy działają zupełnie inaczej niż pozostałe media społecznościowe i dlatego jest taki uzależniający. Właśnie bardzo dużo pisze o uzależnieniu, o braku kontaktów z rówieśnikami, takich kontaktów w realu i o braku czegoś, co on nazywa play-based childhood, czyli dzieciństwo oparte na zabawie. W latach 80., kiedy my dorastaliśmy, później jeszcze w latach 90., dzieciństwo i spędzanie wolnego czasu wśród dzieci wyglądało po prostu zupełnie inaczej niż dziś. No i to ma niestety swoje negatywne konsekwencje. Podobnie porusza temat również grania w gry, grania w gry wideo, ale rozróżnia jakby, nie mówi, że granie w gry ogólnie jest złe i że po prostu nie powinniśmy tego robić, bo są też pewne umiejętności, których nabywamy grając w gry i są pewne cechy, które rozwijamy dzięki temu, że gramy w gry. Ale to zależy od tego, jaka to jest gra, ile czasu poświęcamy na to granie, z kim gramy, czy jesteśmy sami w pokoju, czy ktoś nam towarzyszy, czy gramy z osobą, którą znamy, czy gramy z nieznajomymi. No i myślę, że bardzo dużo mi ta książka dała, jeśli chodzi o pomysł na to, jak bym chciała naszego syna wprowadzać w świat technologii, kiedy na przykład porozmawiamy o tym, co się w ogóle w internecie dzieje, jakie treści może napotkać, kiedy już będzie miał, powiedzmy, bardziej nieograniczony dostęp, albo kiedy mu kupić pierwsze urządzenie, jakiego rodzaju urządzenie to ma być, do czego dać mu dostęp na tym urządzeniu, a do czego nie. No i ogólnie miałam taką jednak smutną refleksję pod koniec, że właśnie wygląda na to, że ogólnie technologia, urządzenia, którymi na przykład dzieci dysponują teraz bardzo wcześnie, no bo to jest po prostu wygodne dać dziecku urządzenie i mieć chwilę spokoju, ogólnie jednak wpływa na pogorszenie jakości życia i pogorszenie zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Więc trzeba być tu bardzo ostrożnym. Ale to ja mówię w wielkim skrócie. Warto poczytać, bo tam są po prostu konkrety. Tam są badania podłużne cytowane, czyli przez kilka lat wprowadzone. Jak wpłynęło na przykład na dobrostan, czy na ogólne samopoczucie uczniów wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych w niektórych szkołach w Skandynawii. Niech zgadnę. Poprawiło im wyniki? No i wyniki, i zdrowie psychiczne, i na przykład samoocenę wśród dziewcząt. I nawet zmniejszyło agresję, zmniejszyło liczbę jakichś takich aktów wandalizmu, powiedzmy, czy agresji względem siebie. Zmniejszył się poziom bullyingów, czyli dręczenia wśród uczniów. Więc jest to na pewno coś, na co warto zwrócić uwagę. I ciekawe jest to, że są bardzo konkretne wskazówki dla na przykład dyrektorów szkół, dla nauczycieli, właśnie dla rodziców. Co możemy zrobić teraz? Co można zrobić systemowo? Czyli jakie regulacje można by wprowadzić, żeby poprawić ten stan rzeczy? No i dowiedziałam się z tej książki między innymi tego, dlaczego w naszych znanych różnych mediach społecznościowych czy serwisach tym wiekiem granicznym, kiedy możemy założyć konto, jest 13 lat. I to bynajmniej nie wynika z tego, że nabywamy jakiejś dojrzałości w tym wieku, no bo przecież nie możemy na przykład kupować alkoholu, papierosów, głosować i żadnych innych dodatkowych praw nie mamy. Tylko po prostu w Stanach przepisy wprowadzone w 98 roku, a więc zupełnie innej rzeczywistości niż ta, która nas dziś otacza, mówią o tym, że osoba w wieku 13 lat może samodzielnie zawierać umowy. I to jest na przykład założenie konta w banku, coś takiego. Oczywiście, że to też zwykle się dzieje gdzieś tam za zgodą rodziców, tylko że
różnica jest taka, że zanim mieliśmy internet i te wszystkie umowy, które się tylko klika, no to jednak obecność rodzica była konieczna. No jasne. Dowód tożsamości był konieczny, zgoda rodzica była konieczna i tak dalej. A teraz wystarczy po prostu zaznaczyć okienko, tak, mam ukończone 13 albo 16 albo 18 albo 21 lat i nikt tego nie sprawdza. Mhm. Więc jego zdaniem dostęp do mediów społecznościowych powinien być zezwolony dopiero osobom od 16 roku życia. Mhm. I bardzo konkretne podaje przedziały czasowe, co, kiedy powinno się wydarzyć w życiu młodego człowieka, zważając na to, na co psychicznie jest ten człowiek gotowy. Mhm. Bo wielką bolączką młodzieży w dzisiejszych czasach jest to, że napotykają na treści, na które po prostu nie są jeszcze gotowi. Mhm. I to bardzo negatywnie wpływa na ich zdrowie, na ich pojmowanie świata, na ich odnalezienie się w rzeczywistości i tak dalej. Na przykład teraz przeciętnym wiekiem, kiedy dziecko ma pierwszą styczność z pornografią w internecie, jest 8-10 lat. Mhm. No to jest to absolutnie zbyt niski wiek. Plus oczywiście dochodzi to, że nie w każdym domu po prostu się o tym rozmawia. No tak. Więc wiele rodziców jest nieświadomych tego, jak to wygląda. Plus no my jesteśmy dorośli i się w internecie odnajdujemy, ale my nie dojrzewaliśmy w tym internecie. Mówię o pokoleniu dzisiejszych, powiedzmy 35-40-latków. Mhm. Więc my nie przeszliśmy tej samej drogi, którą przechodzą obecnie dzieci i młodzież. My nie mieliśmy z naszymi kolegami i koleżankami kontaktu przez czaty, ta, czy różnego Snapchaty i różne inne czaty. Tylko jedynym naszym kontaktem było albo spotkanie na żywo w szkole lub poza nią, ewentualnie telefon stacjonarny, który po prostu nie dostarczał nam przez różne algorytmy treści, które nie są dla nas odpowiednie. Więc jest to książka, która mi bardzo otworzyła oczy i bardzo ją polecam, jeżeli chcecie być świadomymi rodzicami i po prostu zadbać o dobrostan waszych dzieci, bo mówi tam naprawdę autor bezpośrednio o tych czynnikach, które łącznie, jakby przez to, że działają wszystkie razem, wpływają mocno na to, w jakim stanie psychicznym są nasze dzieci i nasza dzisiejsza młodzież. Także powtórzę tytuł, jakby ktoś chciał sobie zanotować. The Anxious Generation. Nie wiem, czy książka została już przetłumaczona na język polski, czy nie. Jest to nowa pozycja. Mhm. Być może będzie to pokolenie lękowe albo pokolenie lęku, bo anxious to jest właśnie taki niespokojny, odczuwający lęk. Mhm. Ale po nazwisku autora można znaleźć. Dosyć wiralowe stały się takie krótkie filmy, fragmenty wywiadu przeprowadzonego właśnie z autorem. On jest chyba właśnie profesorem czy psychologii, czy neuropsychologii, mhm. jakiejś takiej dziedziny. Więc jak sobie wpiszecie gdzieś tam w wyszukiwarce jego nazwisko, Hyde, H-A-I-D-T, to na pewno znajdziecie. On podaje takie 4 punkty, które można by wprowadzić właśnie w życiu młodych ludzi, łącznie z zezwoleniem na korzystanie im z telefonu czy z mediów społecznościowych w określonym wieku, wyższym niż dziś, które po prostu sprawią, że ich życie stanie się lepsze. No to jest duże wyzwanie. Ja czuję takie napięcie związane z tym, że kiedyś będziemy musieli do tego podejść i jakoś to rozwiązać. To fajnie, że pojawiają się już pozycje, które są bardziej aktualne niż, wiesz, no tak, telefon to tam, wiesz, kiedyś może dostać, no a teraz tak naprawdę idzie do szkoły i czasem nawet w pierwszej klasie już są dzieciaki, które telefon mają. Większość dzieci ma telefon w pierwszej klasie. No właśnie, to jest takie, wiesz, no, nie tylko musisz próbować no walczyć z tym, z tą chęcią twojego młodego człowieka, który po prostu chciałby mieć telefon. Bo koledzy mają? Nie, właśnie, że obserwuje, że my mamy, nie? Jakby, o, ja też chcę mieć telefon, bo też będę sobie tam dłubał. To chociaż pewnie nie ma jeszcze pomysłu, co by chciał tam robić. Ale właśnie dodatkowo jeszcze się walczy ze społeczeństwem, czyli jakby z tym najbliższym otoczeniem twojego człowieka, które się zmienia też z czasem i właśnie jak pójdzie do szkoły, no to, to zaraz się okaże, że wiesz, większość ma już telefony, no i to jest dodatkowa presja na rodziców, żeby coś z tym zrobili. No i oczywiście no, tarcia będą, zobaczymy jak to będzie, wiesz, ale czuję, że to jest duże wyzwanie dla rodziców, więc
Zgadzam się, ale właśnie czytanie takich książek mnie bardzo uspokaja, bo daje mi bardzo konkretne argumenty i bardzo konkretne narzędzia, których mogę użyć i w rozmowie z dzieckiem, i w rozmowie z dyrektorem szkoły, czy w rozmowie z nauczycielem. Jak nasz syn już będzie gotowy, żeby iść do szkoły, to mam zamiar sobie albo jeszcze raz tę książkę przeczytać, albo kupić wtedy już wersję polską, po to, żebym mogła sobie zaznaczyć markerem kolorowym fragmenty, które będę czytać na głos pani wychowawczyni, jakby udowadniając, a raczej uświadamiając ją, bo ona też niekoniecznie przecież musi mieć wiedzę w tym zakresie, co konkretnie powoduje co. I co możemy konkretnie zrobić, żeby nasze dzieci spędzały czas w szkole z innymi dziećmi, a nie z ekranami. No, tak, to jest ważne. To jest bardzo ważne, ale jest, na pewno jest trudne. Więc dobrze, że takie pozycje się pojawiają. Ja ostatnio trafiłem, i oczywiście to mi się przewijało już wcześniej, natomiast jak teraz byliśmy na obozie, to się zintensyfikowało, bo pojawiło się więcej dzieciaków w takim wieku, który część z nich już telefony ma. I właśnie spotkałem się z tym, z jakimi treściami oni się stykają. Nie? Jakby to było dla mnie takie reality check trochę. I teraz jakby najbardziej popularnymi treściami wśród dzieciaków w takim wieku, powiedzmy, wczesnoszkolnym, to jest tak zwany brain rot, co bardzo dobrze się nazywa, czyli po prostu zgnilizna mózgu, czyli absolutnie pozbawione większego sensu filmy, które są specjalnie tak produkowane, żeby bazowały na takich najbardziej gadzich przyzwyczajeniach, czy gadzich potrzebach, i żeby je spełniać, czyli potrzebę stymulacji. One są ekstremalnie kolorowe, ekstremalnie intensywne, jeżeli chodzi o dźwięki, głośne, dużo przesteru, dużo takich, wiesz, rzeczy, które po prostu cały czas atakują ci mózg. Dzieciaki to oglądają. No i tam są jakieś durne piosenki, jakieś animacje zrobione za pomocą tam... Dużo filmów jest takich robionych na przykład w grze Roblox, bo tam takie dość charakterystyczne są te postacie, więc ja rozpoznaję, że to jest zrobione w Robloxie. Grafika nie ma tam żadnego znaczenia. Chodzi o to, żeby było kolorowo, głośno, bardzo dużo cięć. Dużo się dzieje rzeczy, które, wiesz, wyskakują na cały ekran, jest cały czas mózg pobudzany i absolutnie nie zostawia nic wartościowego. Nie? To po prostu czysta stymulacja. I dzieciaki to oglądają i po prostu później, wiesz, cytują sobie różne teksty z tych filmów. Jest dość znany utwór Skibidi Toilet, który jest to absolutnie durny na maksa, nie? Ale oczywiście dla większości dzieciaków jest takim earwormem i one powtarzają w kółko te. Zresztą też znowu on jest tak napisany, żeby powtarzać w kółko bardzo konkretne frazy, żeby zostało coś w głowie, co można, wiesz, później powtarzać. I to jest trudne, nie? Że jakby dzieciaki się z tym stykają, jeden opowie drugiemu, później pokaże drugiemu na telefonie, tamten, wiesz, zaraża trochę tą chorobą oglądania takich rzeczy, a to jest po prostu naprawdę niebezpieczne. I co ciekawe, oglądam jakieś wideo na ten temat, taki paradokument, powiedzmy, jakiś zrobiony przez jakiegoś youtubera, który pokazywał dane, że w Stanach na przykład, i oczywiście to są bardzo ekstremalne przypadki, to nie jest tak, że każdy kraj, czy w ogóle wszystkie dzieciaki mają aż tak źle, ale bywają takie badania, że na przykład wśród pandemicznych dzieciaków, które przez pandemię bardzo mocno zanurzyły się w tym świecie ekranów i też oglądały właśnie tego typu treści, spadło im IQ. Znaczy, że różnica jest taka, że na przykład, wiesz, średnio w tym wieku dzieciaki mają na przykład 100 punktów na tej skali tam IQ, powiedzmy, a spadło im do 78. Właśnie, jakby między innymi przez zbyt intensywne korzystanie z telefonu i oglądanie jakby treści, które
absolutnie nie rozwijają ich w żaden sposób, po prostu ciągną ich w dół. Tak, bo tutaj i to autor w książce, którą polecam, też pisze, że to nie tylko chodzi o to, że te treści są jakby szkodliwe i toksyczne, bo to nie jest tak, że oglądanie takich filmików sprawia, że jesteśmy durniejsi, nie? I obejrzysz 2 minuty, to ci IQ spadnie o 2 punkty. Tylko raczej chodzi o to, że dzieci, które spędzają bardzo dużo czasu przed ekranem, nie robią innych rzeczy, które by ich rozwijały. Czyli na przykład nie ruszają się. No tak. Nie? Albo właśnie nie biorą udziału w żadnej sytuacji społecznej, czyli nie spędzają czasu z drugą osobą. Nie uczą się, jak rozmawiać z innymi. Nie wejdą do sklepu, bo nie chcą spędzić tej minuty rozmowy z panią kasjerką, bo się boją, że ona coś powie, czego ja nie rozumiem, albo nie będę wiedzieć, jaki guzik przycisnąć i tak dalej. A tego jesteśmy się w stanie nauczyć tylko poprzez ćwiczenie tego. Czyli powtarza się ta sytuacja wielokrotnie i wtedy już po pierwsze mniej się jej boimy, a po drugie jesteśmy coraz lepsi w tej umiejętności. Sama mam bratanicę, która mając 14 lat i robiąc zakupy, bo chodzi sama sobie do Empiku i kupuje jakieś tam książki, zawsze wybiera kasę samoobsługową. I jakby to nie jest nic złego, po to te kasy są, żeby je wybierać. No ale ona ją wybiera nie dlatego, że po prostu tak jest jej wygodniej, szybciej, łatwiej, tylko ona ją wybiera ze strachu przed rozmową z panią kasjerką. Bo po prostu nie ma szans się tego nauczyć, bo tego nie ćwiczy. Opowiadała mi też o tym, jak wyglądają relacje z koleżankami, że właśnie bardzo dużo się porozumiewają przez telefon, tutaj jakieś czaty, tu jakieś coś. Jakby mam wrażenie, że więcej kontaktu mają ze sobą przez urządzenia niż właśnie na żywo. Nawet rozmawiałam z nią o tym, że może to być jakiś pomysł na spędzenie wspólnego czasu, że na przykład umówmy się raz w tygodniu, że się spotykacie na godzinę albo dwie i po prostu ustalacie ze sobą, że nie używacie telefonów. Że telefony są odłożone do pudełka albo włożone do torby i po prostu rozmawiamy. I nawet jeżeli będzie taki temat, że o, widziałam fajnego TikToka, pokażę ci, to ja ci go pokażę za te 2 godziny. Nie? Że spędźmy ten czas bez technologii i bez rozmawiania o technologii. No i dla niej to był w ogóle jakiś abstrakcyjny pomysł. Mówi, ale to jak to tak się da? To tak można? Ja mówię, no jak sobie to ustalicie ze sobą, to można. No tak. Spróbujcie raz i zobaczycie, jak po tych 2 godzinach się czujecie. Na przykład, czy bardziej się lubicie? Nie? Jakie macie uczucia wobec siebie wzajemnie? Czy poczujecie, że na przykład lepiej się znacie dzięki temu, że spędziłyście ten czas w taki właśnie sposób, nie? A nie siedząc obok siebie i grzebiąc w telefonie. I jakby czatując do siebie, nawet, siedząc w telefonie, tak. Bo takie też są sytuacje, nie? Tak. No. Także no coś do przemyślenia i jeszcze raz bardzo, bardzo polecam tę książkę. Mam zamiar ją przeczytać jeszcze raz przynajmniej, a może i więcej razy. Ja też chętnie po nią sięgnę. Czy ona jest w wersji digital? Ja akurat wysłuchałam audiobooka. Aha. Trzeba sobie po prostu wygooglować. Oczywiście. Będzie, na pewno jest dostępna w wielu różnych miejscach. Znając ciebie, to na Audible pewnie sobie tam wzięłaś, co? Zgadza się, bo ja tam właśnie słucham anglojęzycznych książek. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Także polecamy. Ja jeszcze nie czytałem, nie słuchałem, ale czuję się zachęcony. Czuję się zachęcony i na pewno też chętnie po to sięgnę. Bo jakby jeszcze jest wcześnie w naszym przypadku konkretnym, ale no nie chcę mieć sytuacji, w której będzie już za późno. Moim zdaniem nie jest wcale za wcześnie, bo nie znam żadnego 4-latka, który nigdy nie widział ekranu. No, wiadomo. Więc uważam, że my i tak całkiem nieźle sobie radzimy, jeśli chodzi o, że tak powiem, kurację treści i kurację ilości tego czasu, który nasz syn spędza przed ekranami. No i jak rozmawiam z innymi rodzicami, to no, nie znam dziecka, które ogląda ekrany mniej niż nasze. No, a nasze prawda. Ogląda po prostu w normie. Znaczy no, tyle, co jest polecane, powiedzmy, przez tam WHO i innych specjalistów. Dokładnie. Więc no, jest to dosyć smutny wniosek. Ale też jest niezłym negocjatorem, muszę powiedzieć. To sprzedam, bo ostatnio wrócił z przedszkola i mówi: mamo, ja chcę obejrzeć jeszcze bajkę. A my jesteśmy umówieni, że ogląda tylko rano, jakby przed śniadaniem, bo to jest czas, kiedy my robimy śniadanie i on sobie wtedy ogląda. Nigdy więcej niż tam 20-25 minut. I no ale wrócił z przedszkola po południu i mówi, że chce obejrzeć bajkę. No i dość mocno stawiał na to, że chce. Więc to chyba ty zaproponowałaś, nie? Że okej, możemy puścić jedną bajkę, tam one trwają po 5 czy 7 minut. 7 minut, tak.
Ale pod warunkiem, że nie będziesz się złościł. Nie, nie tak było. Nie? Najpierw było tak, że umawiamy się na jedną bajkę. Okej. Ta bajka trwa 7 minut. Znaczy on nie wie, co to jest 7 minut i nie mówię mu, że ona trwa 7 minut. To jest dla nas informacja. Po prostu jedna bajka. Że zgadzamy się na jedną bajkę. I jak się pojawią napisy końcowe, to wyłączam. Mhm. Ustalamy tak? Tak. W porządku. Wspaniale. Super. To niemal jak podpisanie umowy na kredyt. Jest tak samo wiążąca. Negocjacje z czterolatkiem. No i zaczęły się napisy końcowe po 7 minutach, które oczywiście minęły bardzo szybko. Oczywiście. Te minuty mam na myśli, nie te napisy. Więc wziąłam pilota i wyłączyłam. No i zaczął się płacz. Że nie, jest jeszcze jedną, to było bardzo krótko. No i wtedy można sobie tłumaczyć, że przecież się umawialiśmy i ustalaliśmy, a to ważne, żeby robić to, na co się umawiamy. Tak jest. Bardzo muszę dużo głębokich wdechów wtedy brać, żeby zachować cierpliwość, a raczej jej resztki. Więc wtedy tak, powiedziałam mu, że no, tak naprawdę to właściwie nie miałeś wcale oglądać bajki po południu, bo oglądamy zwykle rano, a ja chcę, żeby oglądanie bajek sprawiało ci przyjemność i dawało radość, a jeżeli to sprawia, że czujesz złość i frustrację, no to to nie powinno tak wyglądać, więc chyba nie będziemy oglądać bajek. Mówię, możemy się umówić, że jutro ci włączę też jedną bajkę, ale jeżeli po niej będziesz się złościć, będziesz płakać i po prostu będzie ci trudno, no to uważam, że to nie jest dobry pomysł. To lepiej po prostu się w coś razem pobawić, albo zagrać w grę, albo coś takiego. Dobrze, mamo, nie będę w ogóle beczał. No i następnego dnia rzeczywiście było lepiej po obejrzeniu tej jednej bajki. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Dziś dzień trzeci walki o bajkę. To prawda, to prawda. Ale myślę, że znaczy no, u nas to działa. No wiadomo, że to nie zawsze, nie w każdej sytuacji, ale generalnie umawianie się na rzeczy i odpowiednio wcześnie uprzedzanie o tym, że coś się wydarzy na przykład, no to zawsze zmniejsza to napięcie. Nie? Chociażby takie rzeczy jak mama wieczorem wychodzi i dzisiaj tata cię położy spać na przykład. Nie? Jakby jeżeli tak. Odpowiednio wcześnie o tym powiemy, no to jest ten czas na zaakceptowanie tej trudnej dla niego sytuacji, bo oczywiście mamunia musi być zawsze bliziutko i muszę się przytulić i tak dalej. Co jest oczywiście naturalne w tym wieku, jest jakby spoko. No ale tak, odpowiednio wcześnie jak powiemy, to gdzieś widać, że ten proces w głowie przechodzi i już jak jest ten dzień, no to wiadomo, że parę razy się zdarzy, że już chciałbym iść do mamy, czy chciałbym, żeby mama była i tak dalej, ale generalnie nie ma nigdy takiej ekstremalnej dramy. Bo mam wrażenie, że właśnie między innymi dlatego, że odpowiednio wcześnie uprzedziliśmy, że ten dzień tak będzie wyglądał i tak dalej. I to działa, nie? Tak, myślę, że to w ogóle jest kluczowe, żeby właśnie dzieciom mówić, co się wydarzy, kiedy się to wydarzy. Nie używać zbyt wcześnie jednostek czasu, bo przedszkolaki raczej nie kumają, co to znaczy 5 minut, 3 minuty, 10 minut, tylko właśnie raczej mówić jedna bajka, dwie bajki. Jak jedziemy samochodem i też czasami pyta, kiedy będziemy na miejscu, no to ja mówię, że no za tyle, co dwie bajki. To krótko czy długo? No i on wtedy mówi, że oglądać to krótko, ale jechać to długo. Tak, już widzicie, teoria względności w przedszkolu. Dokładnie. Bardzo szybko się pojawia. Także tak, należy po prostu traktować dzieci jak ludzi, bo to są ludzie. Aha. I starać się z nimi grać w otwarte karty, nie okłamywać. No takie mamy metody bardzo kontrowersyjne. Mhm. Działają jak mogą, lepiej nie potrafimy. Tak jest. Ale myślę, że to też na przyszłość buduje taką relację też opartą na szczerości, która jest tak, ważna. I na zaufaniu. Nie? I na zaufaniu, to jest dokładnie. Kluczowe. No, staramy się, robimy co możemy. To nie znaczy, że... Znaczy, to chyba powinno zadziałać u każdego. Tylko, że to trzeba działać od samego początku. Tak. W ten sposób, nie? No ale tak to bywa. Czy chciałabyś... Nie, już nie mamy czasu. Powiem ci tak. Wspaniale. Nie ma czasu. Nie ma czasu, więc kącik, w sensie trochę techniki, albo przerzucamy na następny odcinek duży, chyba że tak, chcesz. Nie, na następny duży. Na następny duży. Tymczasem zapraszamy serdecznie naszych patronów do wysłuchania After Darka, czyli pół godzinki dodatkowych treści od nas, specjalnie dla patronów, którzy weszli sobie kiedyś albo niedawno na stronę patreon.com/ewp i tam zapłacili dolarami prawdziwymi za dostęp do tych treści i wy też takimi patronami możecie się stać. Zachęcamy bardzo serdecznie. Tak, bardzo dobry to był komunikat, wcale nie nagrany, tylko rzeczywiście dostarczony na żywo.
Nice, bardzo fajnie. Tak jest. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia, a patronów zachęcamy do After Darka. Pa, pa. Pa. Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.